Cześć, witam was wszystkich bardzo, to bardzo serdecznie ja z tej strony VIP, witam was w kolejnym odcinku z gry Shakes and Fidget. Co się pozmieniało? Pozmieniało się, może zaczniemy od poczty i walk. No dużo osób nie zaczęło atakować. Sporo przejebałem hajsu, ale 10 to był czwartek. To czwartek atakowałem szkieleta. No, sporo brakło do zabicia go. Szkieleta wojownika. Przejebane. Kolejny szkielet wojownik. Wtórka. Tam była godzinkę, ileś tam później. I znowu dupa. Dokładnie to było no, o 8, a o 20, a potem o 23 próbowałem. Kolejny raz. Już z wyższym poziomem. Jeee, bebeleng. Nie, jeszcze i co? Buty na szczęście. Ze slotem. Interesujące. Znowu powtórzę ze szkieletem. Levelu wyżej. No i bliski padnięcia był, ale no. Potem próbowałem szamana voodoo. Niestety jakoś tak mi się ten kluczy. Miałem go w ratunku, bo misję zrobiłem. I jakoś zapomniałem wtedy zrobić tego. No, szaman prawie padł. I tego kluczyku zapomniałem. Czekajcie, co tu podznaczam. I tego kluczyku zapomniałem wziąć tego do twierdzy. Zapomniałem go, wiecie, wam pokazać. Ale no, to chyba nie jest nic ciekawego, znaczy jestem, go dostajecie. Dobra, co ja mam ciekawego w sklepach? Tu są dwa wisiorki, że po 10 grzybów to mi trochę szkoda grzybów wydawać. Mam naprawdę kijowy. Ale lecimy na twierdzę. Twierdzę troszeczkę polepszyłem. Z jednego powodu, bez was. Drugi poziom potrzebował 300 golda, żeby ulepszyć. 300 golda, drewno, kamień, zbieranie, ulepszanie. Więc wolałem to od razu do trzeciego ulepszyć, żeby wam od razu pokazać większą. I jeszcze tu jest sala rycerska. Lepsza jakość klejnotów wszystkich członków gildii. Moja sala rycerska jest na poziomie drugim. Koszt ulepszenia trzeci to jest drewno, kamień. A łączna liczba ulepszeń to jest gildii 4. A no, czym mamy więcej tych łącznej, no tym mamy lepsze klejnoty. A klejnoty nie. I teraz tak. Mamy jeszcze trochę golda. I kupujemy sobie. Patrzę, pierwsza broń. Ło, jaka fajna broń, może mniej szczęścia, ale więcej damage'u, ja ją chcę. Rzucę sobie tam kamień na intę. Patrzę dalej. Buty, zręczność kiepskie. Zręczność szczęście kiepskie. Kiepskie. Chyba kiepskie. Buty na szczęście kiepskie. Jednak nie kiepskie. Jednak delicious. I tak, że butów i tak nie potrzebuję. Bo buty na szczęście, no to aż tak dużo mi nie dają. Zmniejszają mi moją intę. Więc tak, buty na szczęście. Off. Broń do rąk. No. I tak. Mamy 3500 dipsów. Inta oczywiście skoczy. 3500, 6800. Prawie zwiększa się nam damage dwukrotnie. Ale zmniejsza nam się oczywiście inteligencja, no, która mnie troszeczkę boli. Ale ewentualnie nadrobi się ją klejnotami. Tym i goldem, który wrzucę po prostu w tą intę. Broń sobie będę trzymał z tego powodu, że to jest zawsze 126 golda, które mogę potrzebować, tak jak te buty. I misja się skończy. I pojedziemy sobie na lochy, może na w voodoo.
bo Wudu miało tam 400, 400 ileś inteligencji. Ciekawe, czy tu są jeszcze lochy. Loch, loch, szkielet, loch, szaman Wudu. 460 inty. 460 inty, a my mamy inteligencji 497. I damage już też potężny, HP już też nawet sensowne. Więc misja się kończy i widzimy się za chwilę. Jesteśmy po przerwie. Zresztą to oglądać. No, jest dziennik grzybów. Ja niedawno dopiero zacząłem grać, więc loszki. Kopalnie. Czy chcę dojść do dziesiątki, więc lecimy. Szaman Wudu. No nie! No nie! No nie! No nie, no nie, no nie, no nie! No nie! Dobra, ale jedna rzecz, za którą się muszę odegrać, to jest atak z naszej gildii, bo sobie kupił Cakman nową broń, więc muszę teraz sprawdzić, jak by teraz poszło. Go pozdrawiam. Pewnie przegram. Yeah, Golord! Dzięki za 12 golda! Gdyby nie ten krytyk, gdybym miał przejebany. Jeszcze dwa te dostałem. Dobra, wydajemy już całego golda. No teraz sobie ulepszałem zręczność i siłę, żeby mieć trochę łatwiej z wojami i z łucznikami. Mamy ciągle tyrali. Dobra. Także więc może mi golda teraz braknąć. Ale widzimy się, kiedy mi się już kopalnia klejnotów skończy. I kiedy ją już wam pokażę, co i jak w kopalni klejnotów się robi. Więc znowu kabumc. Dobra, jesteśmy po przerwie. Jedną rzecz zrobiłem, wydałem jednego grzybka na zrolowanie gabinetu bagi. Dwa potki na intę, jeden potek na szczęście. Fajny pierścień na inteligencję. Szkoda, że nie wisiorek. Potki będę kupował, pierścień też będę kupował i ten potek też będę kupował. Dobrze, to przejdźmy karczmę. Zdajmy troszeczkę golda. Du-dum. Aha, dobra. Szukanie jest za 150. Za 150. Szczerze? Wezmę sobie chyba tą misję, mimo że biorę zawsze na expa. Szczerze? Dobra, widzimy się może wtedy, kiedy zdobędę 150 golda, bo by się przydało wyszukać ten klejnot już. No fajnie by było wyszukać już ten klejnot. Liczba ulepszeń gildii 5, akurat zawsze spoko. 150 potrzebuję. Dobra, ludzie. Widzimy się, kiedy zdobędę 150 golda i może troszeczkę więcej golda, to wtedy od razu sobie kupimy pierścień. I pójdziemy na loszkę. Akurat 47 minut, no to może mi się uda. Pewnie kupię sobie pierścionek i jeden potek. No. A trochę mi to minie czasu, więc widzimy się dopiero później, kiedy już, no za jakieś, dla mnie to jest za jakieś, może godzinkę. No ja sobie kupię ten pierścionek, kupię jeden potek, ewentualnie przy was. I przy was będę zaczynał szukać klejnotu. I potem odbierzemy sobie klejnot i wtedy zakończymy odcinek. Więc to będzie taki dłuższy odcinek. Dla was plus. Mógłbym powiększyć sobie tego drwala. Czy powiększać drwala? Drwala. Ulepszyć drwala. Zawsze plus. Będziemy mieli więcej drewna, będę mógł sobie ulepszyć jeszcze to. Potem sobie jeszcze ulepszę kamieniołom, on jest za 90. Wolę ulepszać teraz. No bo, no, wolę ulepszać teraz. Może nikt nas akurat nie zaatakuje. Miejmy taką nadzieję, że na koszary to... Aha, trwa budowa. Nie wiem, na które są koszary, ale dobra.
Widzimy się z powrotem, kiedy ja już zdobędę hajs na klejnot. I potem sobie będę kupował te rzeczy. Nie, dobra, więc widzimy się za chwilę, bajos. Dobrze, ludzie, jesteśmy, ja już chciałem to zacząć robić. To znaczy zacząć już szukać klejnotu za 150 zł. I aktualnie lochy jeszcze nadal trwają. Ja nadal zbieram kasę na potki i pierścień. No to potki i pierścień, no to ponad 200 golda potrzebuję jeszcze. Ale już w twierdzy niech się szuka klejnot. Klejnot może się uda jakoś sensownie sprzedać i będzie jakieś ciekawe, żeby założyć na któryś slot. Fajny byłby na szczęście i na inteligencję jakiś. Ale no, to się zobaczy, więc do zobaczenia, jak zdobędę już golda więcej. Dobra, ludzie, jestem po krótkiej przerwie. Zrezygnowałem z kupienia pierścieniu tego. I mam nadzieję, że to mi się uda. Bo znalazłem inny pierścień za 56. 56, a to jest 53. Dużo lepszy pierścionek. Miejmy nadzieję, że się uda zdobyć. Więc misja dochodzi do końca. Widzimy się za chwilę i przy okazji nie będziemy od razu robić lożki, bo powinienem mieć hajsu na tego średniego potka. To może coś się uda wykminić lepszego, więc zaraz jesteśmy ponownie. Dobra, sorry, spóźniłem się sekundkę, czy tam dwie sekundki i no, żebym się zagapił i nie zauważyłem walki. Ale no, mamy pierścionek, mamy trochę tego golda. Na postaci pierścionek od razu ekwipujemy, tracimy siły, ale dostajemy inteligencję. W gabinecie magii potionek flip, 550, lożki. Lożki. Come to papa! What the fuck? Nie, ja się tak nie bawię. Nie. Nie bawię się tak z tobą. No już. Ja żem się tak z tego pierścieniu cieszył. Wypierdoloj! Żebym się tak z niego cieszył. Juhu! Jeszcze pół godzinki dla kopalni. No, to w zasadzie tu już nic nie mam do kupieniu. Ten też out. No, mogę jeszcze inteligencję podboostnąć. Może trochę siłę. No to w zasadzie, ja tu wybiorę jakąś misję. Ale to w zasadzie tutaj będzie trwał pół godziny, więc pokażę wam, jaki klejnot dostanę. Ewentualnie się go sprzeda i pójdziemy na kolejne lochy. Do niego mogę pójść, do kopalni gnoli. Ewentualnie na szczura ściekowego. Wiem, długi odcinek, pewnie nudny, ale pójdziemy na kopalnię gnoli. No to już wszystko będzie po pokazaniu klejnotu, więc znowu zaraz jesteśmy. Dobra, jesteśmy po przerwie. Już tutaj w twierdzy mi się zbiega ów fioletowy. Ach. Wydaliśmy na to 150 zł. Ustaliliśmy fioletowy kryształ z 18 wytrzymałości. Sprzedajemy go za 20. No, taka kiepska ta operacja. Żeby na tym zarabiać, ale wytrzymałość, patrząc na to, to co jest tu jakąś ciekawą alternatywnym itemem. Broń chyba nie będę aż tak za szybko zmieniał, więc rzucę na nią jeszcze tutaj trochę wytrzymałości. Zawsze 18 wytrzymałości więcej. Potka kupiłem jednego na szczęście, kupiłem już ten. Lochy to zaraz, ale w gildii zrobimy atak na gildię, już wam mówię. 929, bo już sobie sprawdzałem. Na niego, on jest dość wysoko, jest sam. I zaatakujemy. Atak przeze mnie, jest tam jedna osoba, nie jest zbyt mocny, powinienem go nawet samemu nawet jako takowym go pewnie rozwalił, ale że jest wysoko, to zaatakujemy całą gildią. Gildia nie jest może aż tak bardzo mocna, ale słyszę 10 grzybów w podziękowaniu dla Janusza Wazona za dziesiątkę. I jeszcze sobie ulepszymy teraz skarbiec.
i tutaj tylko zmienimy na szóstkę. Jeżeli ktoś by chciał do gildii, no to zapraszam oczywiście. Zapraszam, aktualnie przyjmuję koło 19 levelu, 20. Level oczywiście ciągle stale podnosi. Już tutaj Janusz Wazun zaakceptował walkę. Fajnie, fajnie. Dobra, więc widzimy się, kiedy już będę mógł loszki zrobić i pójdziemy sobie na kopalnię gnoli. Więc zaraz jesteśmy z powrotem. Dobrze, jesteśmy już w ostatniej części tego odcinka. W gabinecie magii, jak i tutaj, zostawały tylko potki. Lord of the Fallen, cieszę się. Tu już nic nie zostało. Karczmę będę robił, zostało nam 6 piw jeszcze. Warta nie, tu nie, tu nic, tu nic. Postać, poczta, gildia, zaatakowaliśmy tą gildię. Ale co robimy? Wydajemy hajs na wytrzymkę. W twierdzy robi się klejnocik, ale to już kit, to już się to wiecie w innym odcinku. Co żeśmy dostali i teraz nie wiem czy szkielet. Szkieleta chyba bym zaatakował. Może się uda. A może też przejebiemy. Chyba powinno się udać. No, wiem. Delicious. Delicious. Po prostu delicious. Delicious. No, trochę więcej expo, trochę więcej hajsu. Hajs się jeszcze przeznaczy winte. Ewentualnie trochę w tu. Dobra. Ale tutaj wam podziękuję za oglądanie tego odcinka. Gildia się rozwinęła ładnie, już 36 grzybów wpłaconych. Pozdrowienia dla osoby wpłacającej, dla Jestem Wiciu, pozdrowienia. I dla Janusza Wazona, który też wpłacił grzyby. Bardziej uszanowanymi ludźmi w gildii jest Kingred, nadal, i Tigerfish. I jeszcze Goksik, też wpłaca sporo golda. Dragons, tutaj w zasadzie wszyscy sporo golda wpłacają. Mamy grzybiarzy, dwóch, plus ja, plus Cakeman będzie wpłacał później, bo aktualnie mu się nie chce. Więc gildia ma jakieś tam predyspozycje, tylko brakuje nam tego pieprzonego golda, żeby tu cokolwiek zrobić. Dobra, ale dzięki za oglądanie tego odcinka, komentujcie, subskrybujcie i na razie, pa pa!